W przestrzeni miejskiej pojawił się nowy mural, tym razem zlokalizowany jest on na skrzyżowaniu ulic Tylnej i Średniej w dawnej dzielnicy żydowskiej. I do właśnie historii tej dzielnicy mural nawiązuje swoją tematyką. Szczególne słowa podziękowania jednak kieruję w kierunku państwa Rożków, którzy są właścicielami tego budynku, tej ściany i wspaniałomyślnie udostępnili swoją prywatną własność. Rozumiemy to i symbolicznie, i dosłownie. Bardzo im zależy, by to miejsce, cała ta przestrzeń historyczna, przez lata zapomniana, przez lata może tak troszkę po macoszemu traktowana przez nas wszystkich, odzyskała swój koloryt, swoje barwy, także historyczną tożsamość. To już jest zadanie nasze muzeum, żeby o tym informować. Mam nadzieję, że nie jest to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie i że to miejsce, ta dawna dzielnica żydowska, będzie tętniła życiem, nabierze barw, kolorów i będzie przemawiała tak, jak w naszym projekcie synagoga opowiada, że nie ograniczymy się z opowieścią tylko i wyłącznie do synagogi, a będzie tych opowieści zdecydowanie więcej. Mural powstał w ramach projektu edukacyjnego Synagoga opowiada. Zadanie realizowane jest przez Muzeum Okręgowe w Lesznie przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Przyjaciele są od tego, żeby pomagać, więc jeżeli mamy dzisiaj możliwości zdobywać środki, które nie są do uzyskania bezpośrednio przez muzeum, no to bardzo się cieszymy, że dzięki tym środkom robi się piękna dzielnica żydowska, coraz ładniejsza i jeszcze ludzie mieszkający tu może zdają sobie sprawę z tego, że faktycznie kiedyś połowa mieszkańców Leszna była wyznania mojżeszowego i ta wiadomość czasami, że jest się na terenie dzielnicy żydowskiej, jest dla ludzi zaskoczeniem. Mural zawiera wiele elementów symbolicznych. Widzimy lwa, który jest symbolem pokolenia Judy, ale także też ten drugi ogon symbolizuje pokolenie Dawida. Jest jeleń, który przewija się w Biblii bardzo często, między innymi w psalmie 42, gdzie jest napisane, że tak jak jeleń pragnie wody, tak dusza moja pragnie ciebie. Pojawiają się także gołębie z gałązką, tak, czyli gołębie pokoju. Pojawiają się wiewiórki, które są inspirowane dachem synagogi w Głowoszcu, która została zrekonstruowana w Muzeum Poli w Warszawie. Oczywiście w samym środku, w samym centrum znajduje się drzewo życia, które jest kojarzone z Edenem, ogrodem Eden, a także wyłaniająca się z niego menora, która jest najstarszym symbolem żydowskim. Stała w świątyni jerozolimskiej jeszcze wcześniej w przybytku. Oczywiście też możemy zobaczyć takie głębokie korzenie, które też mogą symbolizować przeplatającą się historię żydowską i polską. Oraz werset z Biblii, która jest też taką wspólną płaszczyzną judaizmu i chrześcijaństwa. I do góry jest werset w oryginale. Ja pozwolę sobie przeczytać. Yom le-yom yevia omer ve-laila ve-laila yehave da'at. Co w tłumaczeniu polskim dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. I to też jest nawiązanie do tego, że opowieść przynosi się z pokolenia na pokolenie. Opowieść o kulturze, opowieść o naszej historii. Także tej żydowskiej. Mural zaprojektowała i stworzyła Katarzyna Jurga z pracowni twórczej Kantor 13. W tworzeniu dzieła pomagała jej Agata Michalewicz. Obie są absolwentkami gdańskiej ASP. W pracach brali udział także wolontariusze z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. Projektowanie takiego malowidła jest dosyć trudne, ponieważ ono dotyka bardzo trudnej historii, bardzo takiej naznaczonej negatywnymi wydarzeniami. A jednak my, jako mieszkający tu współcześnie, chcemy obcować z czymś, co estetycznie nas jakby nie obciąża tym wydarzeniem. Także myślę, że udało się to, że jakby mural, który był inspirowany wycinankami ludowymi, pojawiają się właśnie też motywy zwierzęce, które miały też Państwu sprawić przyjemność w oglądaniu tego malowidła.
i przypomnieć właśnie, że znajdujemy się w dawnej dzielnicy żydowskiej, w której ja również swoją pracownię też mam zlokalizowaną w tej dzielnicy. Kultura żydowska była niegdyś nierozerwalnie związana z ziemią leszczyńską. Dziś to zapomniany fragment historii, którą muzeum stara się przypomnieć. Mural to pierwszy efekt projektu Synagoga opowiada.